Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Nagrywam dzisiaj dla Was vloga, ponieważ pomyślałam sobie, że dawno takiego filmu nie było. Dzisiaj mamy poniedziałek 29 stycznia i to jest tak naprawdę pierwszy dzień, kiedy nie idę na uczelnię na zajęcia, ponieważ zaczęła się sesja i teraz będą już tylko egzaminy. Na szczęście ja mam większość już rzeczy za sobą, ponieważ część zdawaliśmy w terminach zerowych i na ten moment wszystko, co było do tej pory, mam już pozaliczane. Został mi tylko jeden egzamin, który mam dopiero 7 lutego, także jest jeszcze troszeczkę czasu do niego. Oraz musimy z koleżankami zrobić jeden projekt na zaliczenie i to już by było wszystko. Także ten tydzień będę miała, jeżeli chodzi o rzeczy związane z nauką, trochę luźniejszy, dlatego pomyślałam, że nadrobię trochę YouTube'a i ponagrywam dla Was filmy, ponieważ po sesji chciałabym pojechać do domu na 2 tygodnie na ferie i chciałabym sobie wtedy troszeczkę poodpoczywać, dlatego też pomyślałam, że nagram wszystkie filmy na zapas i będę je Wam po prostu tylko wrzucać, a sama dzięki temu będę miała trochę czasu dla siebie. Dzisiaj już nagrałam dla Was dwie części organizacji mojej szafy, także one na pewno pojawią się w lutym. To był film, o który bardzo dużo osób mnie prosiło, więc mam nadzieję, że się Wam spodoba. Mam już nagraną całą część gadaną, teraz jeszcze tylko muszę nagrać przebitki z mojej szafy, ale niestety mam w niej straszny bałagan po tym, jak nagrywałam ostatni film z listą, z moimi rzeczami, takimi podstawami w mojej szafie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zostawię Wam link na dole, ale właśnie podczas nagrywania tego filmu wyciągnęłam praktycznie wszystko z szafy i później wiedziałam, że będę w niej sprzątać przed tym kolejnym filmem i tak wszystko rzuciłam i teraz po prostu się z niej wysypuje. Więc jest kiepsko i jakoś nie mam motywacji, żeby się za to zabrać, a jutro już maksymalnie muszę nagrać te przebitki, więc no nie mam wyjścia, muszę posprzątać. Chciałam sobie dzisiaj też jeszcze posprzątać w pokoju, muszę znowu wyprać pościel, ponieważ ostatnio rozlałam na nią kawę i nie miałam możliwości wywieszenia jej, wiecie, na suszarce, ponieważ akurat miałam całą suszarkę w praniu, więc muszę dzisiaj tą pościel wyprać, bo mam plamę. Mam nadzieję, że mi to w ogóle zejdzie. No, w każdym razie ja dalej lecę ogarniać rzeczy. Ogarniać. No. I tak. Złożyłam sobie przed chwilką zamówienie na mintyshop.pl. Zamówiłam parę nowych kosmetyków. Część rzeczy mi się pokończyła i musiałam uzupełnić zapasy. No i chciałam też jeden produkt wypróbować, ponieważ nigdy wcześniej go nie miałam. Także myślę, że na pewno w najbliższym czasie na kanale pojawi się jakiś haul, ale nie będzie to chyba tylko haul kosmetyczny, ponieważ teraz w weekend byłam w galerii, udało mi się kupić dwie rzeczy, które kosmetykami nie są. No i myślę, że po prostu pokażę je Wam też w tym filmie, bo nie byłoby sensu, żebym nagrywała oddzielny, ponieważ teraz już nie planuję żadnych takich większych zakupów. Pomyślałam sobie, że skoro nagrywałam film i mam tutaj teraz wszystko ustawione, to od razu zostawię aparat na statywie i trochę do Was pogadam. Chciałam Wam opowiedzieć o sytuacji, która ostatnio miała miejsce. Boże, zabrzmiałam, bo nie wiadomo, co miałam opowiadać. Nie, po prostu trafiłam ostatnio na bardzo fajną ofertę pracy. Mogłabym nawet powiedzieć, że to taka trochę praca marzeń dla mnie. I już byłam bliska tego, żeby wysłać swoje zgłoszenie, bo nawet nie oczekiwali CV i tak dalej, tylko bardziej chodziło o to, żeby przesłać swoje prace. I no byłam już zdecydowana, ale przemyślałam sobie to wszystko jeszcze raz na spokojnie, jak już mi emocje opadły. I stwierdziłam, że to by nie było zbyt rozsądne i jednak musiałam zrezygnować. Co prawda z bólem serca, ale... No stwierdziłam, że jednak wiecie, to była praca na drugim końcu Krakowa, praca stacjonarna na pełny etat, czyli po pierwsze wchodziłyby w grę dojazdy, myślę, że przynajmniej ponad godzinę bym dojeżdżała w jedną stronę, także no na dłuższą metę to na pewno byłoby męczące, ponieważ jeszcze ja mam dosyć daleko do centrum, więc jeszcze dojeżdżać do centrum to jest okej. Ale ja bym się musiała w centrum przesiadać i jechać jeszcze 20 minut, czy tam nawet więcej w drugą stronę. Ale myślę, że te dojazdy to jeszcze tam by były w miarę nawet do przeżycia, bo to pewnie kwestia przyzwyczajenia się. Natomiast dużo większy problem stanowi to, że to byłaby praca stacjonarna na pełny etat, czyli musiałabym zrezygnować ze studiów dziennych i przenieść się na zaoczne. Jak wiemy, za zaoczne się płaci, no i później już też nie ma powrotu na studia dzienne. No i jeżeli nawet bym dostała pracę, to musiałabym tę decyzję podjąć teraz na szybko, żeby się przenieść na ten kolejny semestr.
I po prostu wydaje mi się, że to by było zbyt duże ryzyko, bo jeżeli coś by poszło nie tak, albo by mi się nie spodobało, albo ja bym się nie spodobała, to miałabym problem, ponieważ bym została na tych studiach zaocznych, no i wtedy już bym musiała szukać pracy byle jakiej, jeżeli w tamtym miejscu by się nie udało. Także stwierdziłam, że to jest jeszcze chyba za duże ryzyko za wcześnie na podejmowanie takiej decyzji. Ponieważ myślę, że gdybym była teraz już na drugim roku, to bym się nie zastanawiała, bo to co innego przenieść się na jeden semestr, nawet jakbym się miała przenieść już na te dwa semestry. Ale wydaje mi się, że jednak mając przed sobą jeszcze prawie półtora roku studiowania, to dosyć wcześnie na taką decyzję. Zrezygnowałam, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć coś innego. Chciałabym właśnie robić coś takiego. Ale gdyby na przykład mi się udało taką pracę znaleźć zdalnie, bo tak naprawdę z tego, co się przynajmniej orientowałam, no to ten zakres obowiązków był taki, że w sumie można by to było robić zdalnie, no ale oni niestety wymagali tego, żeby być na miejscu, także no, nie dla mnie. Ale tak, chciałam tylko powiedzieć. Tak sobie jeszcze trochę ponarzekać, że musiałam zrezygnować. Teraz pora wziąć się do pracy. Muszę dzisiaj zmontować dwa filmy, jeden w całości, a drugi częściowo, ponieważ będę, tak jak Wam wcześniej już wspominałam, jutro nagrywała jeszcze do niego przebitki, które będę musiała tutaj później wstawić. Ale całość już chciałabym mieć gotową, tak. Jest już 16, ja właśnie skończyłam sprzątać w pokoju, wstawiłam już też pościel do prania i za chwilkę będę szła do sklepu zrobić jakieś zakupy, ponieważ mam już kompletnie pusto w lodówce i potrzebuję jakiegoś jedzenia na jutro i resztę tygodnia, ale myślę, że poczekam już, aż mi się to pranie skończy robić, żeby sobie móc jeszcze od razu go rozwiesić. Udało mi się też wyedytować już dla Was jeden film, mam go już w całości zapisanego i jeszcze czeka mnie montaż drugiego odcinka, do którego będę jutro dogrywać przebitki, dlatego też muszę mieć już gotowy, jakby wiecie, ten szkielet, żeby później wiedzieć, kiedy mniej więcej co wrzucić. Także zaraz się będę jeszcze za to brała, no i w sumie to chyba by było wszystko z takich rzeczy, które chciałam dzisiaj zrobić. A jutrzejszy dzień rozpoczynam od porządków w szafie. Mamy już wtorek i pomyślałam, że zrobię takiego łączonego vloga z dwóch dni, ponieważ wczoraj w sumie nie wiem ile tego materiału wyszło, bo jeszcze tego nie montowałam, ale wydaje mi się, że jest w miarę mało, także stwierdziłam, że jeszcze coś dzisiaj tutaj Wam dogram. Tak jak Wam już wczoraj mówiłam, dzisiaj planuję zrobić porządki w szafie, ponieważ muszę dograć przebitki do filmu. Muszę go wyedytować, też chciałabym wyedytować tego dzisiejszego vloga, ponieważ jutro i pojutrze z koleżankami będziemy robić projekt na uczelnię, więc pewnie nie będę miała za bardzo czasu na zajmowanie się montażem i YouTube'em. No, także ja lecę sprzątać i pewnie odezwę się do Was później.
Jakiś czas temu pojawił się nowy serial na Netflixie, o którym już w sumie było dosyć głośno, ponieważ sporo osób się nim zachwycało. Mówię tutaj o The End of the Fucking World. To jest serial, który ma około 8 albo 10 odcinków, już nie pamiętam, i każdy z nich trwa po 20 minut. I skusiło mnie głównie to, że w opisie można było znaleźć, iż serial zawiera elementy czarnego humoru, a ja oczywiście jako fanka czarnego humoru nie mogłam sobie odpuścić. Ale przyznam szczerze, że byłam zażenowana oglądając ten serial i nie wiem, czy to już jest kwestia wieku, że po prostu jestem za stara. Może gdybym miała 15 lat, to może by mi się to podobało. Ale po prostu jestem w szoku, że Netflix w ogóle coś takiego wypuścił. No nie wiem, możecie mi dać znać, co wy uważacie na ten temat, jeżeli ten serial oglądaliście. Ja już po pierwszym odcinku miałam dosyć, ale raczej jestem taką osobą, która jak już coś zacznie oglądać, to lubi też skończyć. A że te odcinki trwały tylko po 20 minut, to jakoś już tam domęczyłam. No słabo, słabo generalnie. Stwierdziłam dzisiaj podczas sprzątania, że najwyższa pora otworzyć nowe opakowanie moich ulubionych perfum. I to są te Miss Dior, to już jest moje drugie opakowanie i po prostu uwielbiam je. Uważam, że to są najładniejsze perfumy, jakie po prostu można sobie wyobrazić. Mają taki bardzo delikatny, lekko kwiatowy zapach. W ogóle poodpadały mi całe paznokcie, muszę je zmyć. Także ja Wam bardzo serdecznie je polecam, one są naprawdę przepiękne, co prawda mało niestety nie kosztują, ale no zdecydowanie najlepsze, jakie kiedykolwiek miałam. Jest już znacznie później, ja właśnie się wykąpałam i umyłam włosy i pomyślałam, że będę już powoli kończyć tego vloga na dzisiaj. Wydaje mi się, że był on taki trochę chaotyczny, ale to chyba w sumie jak wszystkie moje vlogi. Mam nadzieję, że mimo to film Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, a my widzimy się już w kolejnym filmie. Pa!